Siemano, Fryszko Konat. Patrzcie, jaki piękny widok. Jestem na moście. Mam nadzieję, że dźwięki samochodów Wam nie przeszkadzają. Dzisiejszy filmik o tym, jak poprawić relacje rodzinne. Jak zadbać o to, aby mieć fajny kontakt z rodziną. I uwaga, leci klucz. A kluczem jest to, żeby nie chcieć zmieniać rodziny. Można widzieć w nich ich potencjał, to, co mogą osiągnąć, to, jak to wszystko może kiedyś wyglądać, ale nie zmuszać ich do zmian, nie zmuszać, że jeżeli ty nie jesz mięsa, to oni też mają nie jeść. Jeżeli ty nie pijesz kawy, to oni też mają nie pić. Jeżeli ty oglądasz Fryszko Konata, to oni też muszą oglądać. Nie, nie muszą oglądać Fryszko Konata. Mogą się zainspirować Wami i też coś pooglądać z takich tematyk jak Wy, ale nie muszą. Nie muszą żonglować, jeżeli Wy lubicie żonglować, ale mogą z Wami pożonglować. I o to wszystko chodzi, aby rozmawiać, aby słuchać to, co każdy ma do powiedzenia, wspierać go w jego własnej drodze i po prostu budować fajną przyjaźń. I Sorry, mam mniszki w gardle. Ciężko mi mówić. Już. I z tego wszystkiego buduje się taka przyjaźń właśnie, jeżeli słuchamy drugiej osoby, jeżeli ją wspieramy, kochamy, dajemy jej moc od siebie, wsparcia i to wszystko fajnie wygląda potem. I naprawdę budują się tak piękne relacje, że macie ochotę przebywać z tymi ludźmi, z waszą rodziną, pogadać. I to nie tylko tyczy się rodziny, ale przyjaciół każdego. Zależy kto jak definiuje rodzinę, bo niektórzy naprawdę to przyjaciele to są jak rodzina. I o to właśnie chodzi, żeby budować sobie taką rodzinę, z jaką chcemy spędzać czas, w radości, żeby emanować tym, emanować zrozumieniem, wiedzieć, że rodzice, dziadkowie, wujkowie przechodzili przez różne rzeczy i przechodzili przez różne doświadczenia. Mają też jakieś różne schematy w głowie. My mamy jakieś różne schematy, nad którymi pracujemy, nad którymi oni pracują. No niektórzy ludzie może nie pracują w tym, nie tylko starsi, ale i młodsi. Ale żeby zrozumieć i nie zmuszać ich, że o kurde, ja pracuję nad sobą, to ty też musisz. Nie, nie musi. Jeżeli nie chce nad sobą pracować, no to nie. I trudno. I tak to wygląda. Także to jest kluczem. Jak poprawić relacje? Po prostu zaakceptować swoich bliskich, słuchać ich, co mają do powiedzenia, być obecny tu i teraz i spędzać z nimi czas, nie gdzieś w głowie, że ja teraz jestem w telefonie, że jemy obiad razem i leci telewizor, że tu ktoś ma 7 telefonów na stole. Nie, odłóżcie to wszystko i wyłączcie telewizor, jeśli macie, i porozmawiajcie, spytajcie, jak się czujecie. Co u Was? I po prostu wysłuchać drugiego człowieka w 100%, być z nim, obecnym. Także dzięki mega. Dawid Piątkowski, bo słuchałem akurat filmiku, czego nauczyłem się od mnichów chyba z Tybetu czy skądś. I tam było właśnie pytanie od jakiegoś widza, jak poprawić relacje rodzinne i się zainspirowałem tym, ponieważ no ja mam tak cudowną rodzinę, że no dzięki szefie, po prostu dzięki, że aż obraz się na chwilę rozmazał. Że nie wytrzymał tej radochy. Także no ja naprawdę mega jestem wdzięczny i życzę Wam, abyście również mieli cudowne relacje z rodziną i żeby nie walczyć na temat jedzenia, bo tak naprawdę to nie ma znaczenia, kto co je. W pewnym aspekcie, ogólnie ma, bo ma to wpływ na człowieka. Ale chodzi o to, żeby akceptować drugą osobę, mieć miłość i kiedy jest ta miłość do drugiej osoby, to wszystko się zmienia. Jeżeli wyjdziemy z miłości i z akceptacji do drugiego człowieka, jeżeli wyjdziemy z tą intencją, to wszystko się będzie zmieniać na lepsze, na jeszcze lepsze, na jeszcze wyżej i jeszcze wyżej i jeszcze wyżej i będzie coraz pięknie. Także życzę Wam cudownych relacji z rodziną, z bliskimi, po prostu z wszystkimi ludźmi, żebyśmy się szanowali, akceptowali i lecieli w górę. I takie rzeczy, które poprawiają relacje, są również w kursie Odhacz to, który już jutro, pojutrze, zobaczymy, kończymy ostatnie rzeczy, będzie sprzedaży.
Siemanko, Fresh Coconut, pozdrawiam. Idę do... na Grenlandię. Nie wiem, żarcik. Trzymajcie się, piąteczka, idę na skipa i po seller do sklepu.